Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na M46 Patton KR. Bohaterem bitwy jest dopchnij fotel plutonizowany z Teloniuszem. Losowanie na topce, mapa Redshire, tryb standardowy. No i przyznam szczerze, bitwy nie oglądałem. Nie oglądałem bitwy, dlatego z zaciekawieniem obejrzę razem z wami po raz pierwszy to, co się tutaj wydarzyło. Kolega razem z plutonowym jadą na środek, czyli najpierw standardowo. Standardowo, ale do przodu, czyli no, chociaż nie, jest jednak kampa. Myślałem, że pojadą gdzieś tam na za tym T-37, ale skoro T-37 pojechał świecić, więc można wykorzystać jego robotę. Chłopak widocznie domaga się asysty, dlatego skoro taki chętny, to nasi bohaterowie, w sumie nasz jeden bohater, również chce tę robotę wykorzystać. Już się zaplątałem z tym wykorzystywaniem. Ale dobra. Na razie jest kampa. Taka typowa, bezczelna. Znaczy, teraz dopiero wyświecił się drugi, trzeci czołg przeciwnika. I znudzony tym faktem, dopchnij fotel, dopchnął pedał gazu i rusza do przodu. Dużo czołgów przeciwnika pojawiło się na linii 0, więc to oznacza, że po tej stronie, co jest nasz bohater, tych czołgów jest mało i trzeba tutaj jak najszybciej pozamiatać, jak najszybciej zrobić porządek, by wrócić do obrony bazy. No i trzeba pamiętać również to, że nasz bohater jest na topce. To ma też duże znaczenie. No, o artylerii również trzeba pamiętać. Ale ta już wyświecona, już jedna padła, została jedna siódemka. Spokojnie można wybić czołgi, które się tutaj znajdują, gdzieś chowające się za wrakiem T-69. Nie ma większych szans. No, musiałby próbować uciekać, ale nie ma dokąd. Mordownia padła. Trzeba załatwić jeszcze tego może Challengera. Tu od boku, no o jest przestrzał na ISA 3, ale trzeba trafić i przebić. Jedzie kolejny IS 3, przeciwnik szarżuje i dopchnij fotel decyduje się na powrót do bazy, słusznie zresztą. Jest fałka, stoi na gęsi, idealny cel. I na dobicie. Nikt nie może dobić tej fałki. No wreszcie. No szkoda, że ten Challenger z tyłu nie został zdjęty. Teraz może trochę bruździć. Ale reszta teamu już się nim zajmuje. Również dopchnij fotel. Gdzieś tutaj stara się znaleźć na niego przestrzał. Trzeba kończyć lufy. I kończy właśnie tę lufę kolejną. Sojusznik plutonowy konkretnie. Jedzie IS trzeci. Wyjazd na niego. No jest ryzykowny, bo będzie trzeba przyjąć jeden strzał. Chyba, że się go zaskoczy od boku i schowa. No nie, jednak nie udało się. Ten strzał przyjęty. Teraz można go skończyć. Chociaż Cromwell troszeczkę przeszkadzał. No trudno, przeciwnik zamiast gdzieś tam się okopać na tym wzgórzu i spokojnie punktować, rzucił się do ataku, myślał, że już jest pozamiatane, a to raczej on zostanie za chwilę pozamiatany. Samotne ataki jednego ISA 3 i drugiego nie przynoszą rezultatu. To nie jest tak właśnie, że te czołgi przecież są niezniszczalne. Oj, super Pershing.
przeciwnik jest porozdzielany, wszyscy co grają w klanach wiedzą o co chodzi. O! Sojusznik tutaj plutonowy został na 5 HP. Dobrze, że chociaż ma tyle. W HP właśnie, w HP wygląda to niekorzystnie. Drużyna sojusznicza ma dwa razy mniej punktów wytrzymałości. I trzeba jeszcze popracować, żeby tę przewagę zniwelować. I właśnie to mogli zrobić wcześniej przeciwnicy. Gdzieś podjechać pod to wzgórze i z jednym czołgiem gdzieś wymusić kapa, powrót na kapa. I spokojnie przy takim wymuszeniu, grając gdzieś tam na wieżę, tymi sami mogliby punktować odsiecz wiedeńską, odsiecz, która by nadciągała w obronie kapa, a tak to teraz jest tutaj osamotniony oni, któremu może pomóc. On jest w dobrej sytuacji, chociaż jest za wielki za to, za wielki, żeby stać za tym budynkiem. Ciekawe, czy ma wsparcie K85. Wiem, że T37 już tutaj nie krąży, ale K85 może jest tutaj. Przydałoby się założyć gąskę. Kolega decyduje się na... No jest tam jednak kawulec. Oj, szczęśliwie to wyszło, szczęśliwie. I jeszcze artyleria za zero, ale trafiła w lufę naszego bohatera. I tak to się skończyło. No naprawdę, wielkie szczęście. Odbity strzał od KW-85, niesamowite. To się dzieje, ale on jeszcze żyje. I nie ma kto się nim zająć, nie ma kto go dobić. Może ten Cromwell, może i nie. Zaraz przeładuję kawulec. Wreszcie dobity. Dobity oni. Super Persznik odbija się. Kolega ucieka, żeby zejść z linii strzału. Jedzie po kawulca. Może spokojnie jeden strzał od niego przyjąć. Rozwalone działo. Jeszcze gdzieś celująca tutaj artyleria. Na razie Super Persznik tutaj nie dojedzie, ale spokojnie może dojechać w to miejsce Challenger. Ryzykownie i wielkie szczęście znowu. Odbity strzał od KW-85, wykończony przeciwnik. Gdzie jest Challenger? Gdzie jest? Artyleria chyba strzeliła nawet. Jest Challenger. Raz przeładował. Dobrze, że jest tutaj ta skałka. Dzięki temu można spokojnie schować się przed Super Persem. Ten szarżuje, jest wystawiony teraz bokiem, ale wiadomo, Super Pershing nie jest tak mobilny jak Patton i teraz wiele zależy od artylerii, jednej i drugiej. I zobaczcie, GW Pantera, no naprawdę tutaj sprawiła problem, znowu uszkodzone działo. No niesamowite, kolega nawet nie mógł oddać strzału, a specjalnie wyjechał i chciał przyjąć ten strzał i nie ma strzału od wrogiej artylerii. I to jest właśnie decydujące, zobaczcie. Jakby ktoś lepszy siedział na tej GW Panterze po przeciwnej stronie, to myślę, że kolega długo by nie pożył. Tu już lepszy kolorek był w sojuszniczej drużynie, kolor żółty, więc jak widzicie, tam była duża pomoc i ten Super Pershing dostał poza ponad 600 bułę. A ta wroga Arta, no, gdzieś tam wolała jechać, nie wiem, chciała pojechać w trybie TD. Także zawaliła bitwę. Kolega jeszcze ją podpalił. Słusznie. Fajnie się pali artylerię. Tak jak czarownica na stosie. I przejdźmy może do wyników. Padła masterka. Medal wsparcia. Obrońca. Wysoki kaliber. Bardzo dużo czołgów uszkodzonych.
i zniszczonych też 4000, prawie 700 obrażeń, 5 fragów, szkoda, że nie wpadł. Szósty frag, 1658 expa. Bardzo ładny wynik. Sojusznik też, znaczy sojusznik, sojusznicy to słabo, słabo tutaj. Plutonowy coś tam jeszcze podziałał. No i jeszcze asysty 1354. 85 punktów obrony bazy, nawet 1020 zablokowanych przez pancerz. No tam były kuriozalne strzały od KW-85 i też złoto odbite od Super Pershinga chociażby. Tak więc i to, nawet ten strzał w działo za zero od artylerii. Także wiele szczęścia w tej bitwie. Zarobek marny, bo jednak kolega będąc na topie, to można potraktować jako zarzut. Zużył tego golda naprawdę dużo. No na IS-3 to rozumiem, ale na pozostałe czołgi, chociaż tam był jeszcze przecież ten Oni, także też potężny czołg, ale to już jest jego prywatna sprawa. Bitwa i tak była całkiem niezła, szczęśliwa przede wszystkim. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.